u nas dzisiaj jest przepiękna pogoda, więc za chwilkę wybieramy się na spacer po naszym miasteczku. Almunekar to doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, ponieważ znajdują się tutaj przepiękne place zabaw, rozległa plaża, promenada, gdzie można jeździć na rolkach, na rowerze czy na hulajnodze. To, co najbardziej podoba mi się w Andaluzji, to oczywiście pogoda, ponieważ kiedy świeci słońce, jest tutaj naprawdę ciepło i możemy iść na spacer nawet w grudniu, tylko w samych cienkich sweterkach. Jest to naprawdę bardzo wygodne, jeżeli ma się dzieci, ponieważ nie musimy brać ze sobą grubych kurtek, szalików czy czapek. Dzisiaj mamy w planach zwiedzić Biuro Informacji Turystycznej, które znajduje się w przepięknym pałacyku. Była właścicielka, była zakochana w stylu arabskim, co jest widoczne właśnie w architekturze budynku. Pałacyk otoczony jest przepięknym ogrodem, w którym znajduje się malusieńki domek dla dzieci, ponieważ była właścicielka miała 11 dzieci i po prostu zrobiła im miejsce do zabawy. No nic, my zabierzemy Was ze sobą. Mam nadzieję, że Wam się spodoba nasze miasteczko. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Pa! Najpiękniejsze w Andaluzji to to, że przez cały rok rosną tutaj przepiękne kwiaty. W sumie ciężko stwierdzić, czy jest lato, czy zima, bo zawsze jest przepiękna roślinność. Patrzcie, jaki piękny plac zabaw dla dzieci. Zielenka, dawaj! Pięknie! Wysoko, wysoko! Pięknie! Jesteśmy w pałacyku Lana Harda. Kiedyś był to dom prywatny, a teraz znajduje się informacja turystyczna. A tu jest domek dla dzieci. A co tutaj jest, Elenka? Tutaj są fosile przywiezione prosto z Maroko. Znajdujemy się na pierwszym piętrze pałacyku Lana Harda i tu jest sala, w której burmistrz Almunekar odbywa ważne spotkania. Jest pięknie.
kochani, my już jesteśmy w domku. Dzisiaj była przepiękna pogoda, więc prawie calutki dzień spędziliśmy na dworku. Oczywiście głównie na placu zabaw ze względu na dziewczyny. One tam już sobie siedzą, jedzą kolację. Wróciły wybawione, wymęczone, więc mam nadzieję, że dzisiaj pójdą w miarę wcześniej spać, a my będziemy mogli sobie troszeczkę odpocząć. Jeszcze jedyne co zrobimy, to właśnie wyjęłam tutaj choinkę, zaraz będziemy ją ubierać. Co prawda sztuczną, tak jak w zeszłym roku. No ale nic, w tym roku jedziemy na święta do Polski, więc nie ma sensu w ogóle ubierać prawdziwej choinki. Tak samo nie będziemy jakoś tutaj specjalnie dekorować domu, bo po prostu byśmy się nie nacieszyli tymi dekoracjami. No i nic, najważniejsze, że jedziemy do Polski. Dziewczyny zachwycone, my bardzo zadowoleni, spędzimy czas z rodziną, więc to jest po prostu dla nas najważniejsze. Jesteśmy, już nie możemy się po prostu doczekać. No nic, to już by było na tyle w tym filmie. Będę się już z Wami żegnać z tego miejsca. Jeszcze tylko później Wam pokażemy parę przebitek, jak ubieramy choineczkę. No nic, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Miło, że byliście z nami. No i zapraszam Was do oglądania następnego filmu. Cześć! Yeah.